Indigo, witajcie, tu znowu ja i w tym odcinku chciałabym odpowiedzieć tu na komentarz Indigo i trochę powiedzieć o tym, co myślę o jego kanale. I nie będzie tu żadne takie zhejcenie, zwyzywanie czy coś, bo jak sama napisałam mu na Instagramie i możecie zobaczyć to. Tak więc do tego, że jest twórcą na YouTubie, nie mam nic. I też właśnie chciałam się skupić na tym, co napisał odnośnie mnie w komentarzu do mojego poprzedniego filmu. No czyli co do montażu, to powiem tak. Sam inspirujesz się Gargamelem. No i po mnie może tego nie widać, ale też lubię udziwnione wstawki, przestery czy inne różne efekty. Jednak nie kopiuję wszystkiego kropka w kropkę od innych twórców. No bo jakby tutaj wyjdę nieco poza postać Tchemagdy, ale no nie będę wam niczego takiego złego mówić o mojej osobie poza kanałem. Chodzi o to, że pewna znajoma nauczyła mnie nie kopiowania tego, co ona ma czy też robi. No i tak to od dzieciństwa się u mnie utrwaliło, że nie będę kopiować wszystkiego od innych ludzi. Coś tak jak ten mem o kopiowaniu zadań domowych. No dobra, ale zmień trochę. Coś takiego. Dodatkowo mój film poprzedni też szumi i jestem tego w pełni świadoma, nie mówię, że nie. Ale jest tak, bo nie oszukujmy się, nie mam znowuż jakiegoś super sprzętu drogiego czy jakiegoś tam. I nie mam też zbytnio dużo czasu na to, aby poświęcić to na naukę montażu. Jednak mam plany co do tego, aby polepszać się w montażu czy w nagrywaniu. No i będę do tego dążyć już nawet podczas tych wakacji. No i dalej chciałeś, żebym powiedziała, co mam na myśli przez słowa nowi twórcy. No więc już odpowiadam. Chodziło mi w tym filmie generalnie, że przychodzą różni ludzie oglądać nasze kanały. Mogą to być więksi twórcy jak ty, Indigo, czy też jeszcze więksi, a mogą to być zwykli ludzie i oni oceniają te nasze kanały, pod względem montażu szczególnie. Między innymi mówią, że ten montaż jest zerżnięty od kogoś czy coś takiego. No więc nowi twórcy są to tacy, którzy nie istnieją w internecie od bardzo dawna, albo też nie mają zbyt wielu subskrypcji. Przykładami możesz być ty, Indigo, ja czy James. Następnie do czego się mogę przyczepić do kanału Indigo? No to jedne z pierwszych filmików, konkretnie przeróbki Kononowicza. No ja wiem, że mają to być śmieszne przeróbki jedynie, ale nie wszystko w internecie musi być przerobione, zważywszy na to, że Kononowicz jest osobą niepełnosprawną. I o ile z niektórych rzeczy, jak tak jak w twoim pierwszym filmiku Kąpiel w basenie, co nawet sam James na swoim kanale użył, to z takich rzeczy można się pośmiać, bo to nie było nic złego. To następny filmik już, w którym ta osoba niepełnosprawna denerwuje się i jest to nakręcone i przerobione, że niby śmieszne, to już nie jest okej, moim zdaniem. Również drażnią mnie te śmieszki, ktoś tam siądź mi na mordzie. No bo sam mówisz o prostych żartach użytych na kanale Jameza, a uwierz mi, przed tobą takie teksty cytowały osoby w moim gimnazjum, które nie mają teraz zbyt dobrej przyszłości. Okej, być może za parę lat będzie to takie samo jak chłopiec pije rozpuszczalnik, że niby czarny humor i że to ma być śmieszne i tak dalej. Po prostu dla niektórych będzie to coś jak czarny humor, że jednych bawi, a innych nie. No i w tym miejscu po prostu mówię, co o tym myślę, a myślę tyle, że po prostu mnie to denerwuje osobiście. I myślę, że jest to dziecinne. Doczepię się tu też, tak jak niektórzy, do promowania. Okej, tak ogólnie nie ma nic w tym złego, że masz kolegów, którzy mają nieco więcej subów i dłuższą działalność, jak na przykład A więc. Ale w momencie, gdy wyśmiewasz się z innych, że są dłużej na tej platformie, znaczy no, że są długo, nie dłużej na tej platformie, jak jakieś 2-3 lata, a mają mało subskrypcji, to jest to nie w porządku moim zdaniem. Właśnie tak zrobiłeś to w przypadku Jameza. No i zauważ, że ja też nie mam zbyt wielu subów, i też od 2 czy tam 3 lat tworzę na YouTubie. Ale gdybym miała taką okazję, że ktoś wspomni o mnie w filmie, czy mnie wypromuje po prostu, no to ja osobiście bym odmówiła.
bo czułabym się z tym źle. No bo wolę to wszystko zawdzięczyć swojej pracy, czyli patrzeć, jak mój montaż się zmienia, grafika się poprawia, czy inne rzeczy. I chodzi mi tu też o twoje promowanie Michawa 199 czy 1999, nieważne. Obejrzałam osobiście parę jego filmików i powiem tak, są krótkie, no bo wiadomo, nie muszą być długie, ale tak samo jak w przypadku Eli, nie są one montowane, są po prostu wrzucone z telefonu tak, jak są nagrane. A co do humoru, to powiem, że tam to dopiero jest prymitywny humor. Tak więc też jakby nie ma co się czepiać innych o to, co samemu się robi. PS. Tak, wiem, że ty to nie Michał, ale promujesz go, czyli pochwalasz takie zachowania i wspierasz. No i to by było na tyle, no bo tyle miałam do powiedzenia w sumie. Więc zapraszam też na Discorda, Instagrama, czy tam na fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. One more time.